Hej wszystkim, witam Was w pierwszym odcinku w 2024 roku na moim kanale. I postanowiłam, że będzie to taki luźniejszy odcinek, że nie będzie żadnego wyzwania, testowania czy czegokolwiek, tylko sobie tak na luźno pomalujemy i ja w ogóle sięgnę po akwarele. Także nie jest to technika, której używam na co dzień, ale bardzo się przy niej relaksuję. No i właśnie dzisiaj będę malować swój portret, czyli będę robić autoportret, bo ostatnio stworzyłam takie zdjęcie, które mi się spodobało i chciałabym je przenieść na papier i właśnie je namalować. Pamiętacie mój odcinek, gdzie testowałam tę złotą folię i tam malowałam akwarelami, to właśnie powiedziałam, że nie będę chować tych akwarelek i sięgnę po nie w najbliższej przyszłości. No to właśnie dzisiaj nastał ten czas i jeszcze chciałabym Was przy okazji poinformować, że w tym roku również wybieram się na obóz młodzieżowy, tym razem do Olsztyna w sierpniu i będę tam prowadzić zajęcia artystyczne, więc jeśli jesteście ciekawi i nie macie, nie wiem, planów na wakacje, to zajrzyjcie koniecznie do opisu, tam jest cała oferta. No a jeżeli nie chcecie przegapić żadnego z moich odcinków, to zapraszam Was do zasubskrybowania tego kanału. Jest czerwony przycisk subskrybuj na dole. No to zaczynamy! Szkic zrobiłam w jednym z moich ulubionych szkicowników do akwareli w formacie kwadratu. Jest to szkicownik z prawdziwą kamienną okładką. Wszystkie informacje o przyborach, których używam w dzisiejszym odcinku, znajdziecie oczywiście w opisie. Oprócz tego szkicownika uwielbiam jeszcze ten z Etcher Lab, który pokazywałam Wam już jakiś czas temu, kiedy robiłam przegląd inktoberowych rysunków. Ten Wam również polecam do akwareli. A w tym momencie już powoli kończę go wypełniać, więc pewnie w tym roku zobaczycie przegląd i powiem Wam, że chyba jest to najbardziej kolorowy szkicownik, jaki do tej pory mam. To znaczy, jaki zrobiłam, no bo właśnie tutaj znajdują się tak kolorowe ilustracje i tak różnorodne, że myślę, że fajnie będzie oglądać taki przegląd. No i muszę się rozejrzeć za kolejnym takim szkicownikiem. Może niekoniecznie w tej okładce z kamienia, bo jest on dosyć ciężki, ale na pewno z tym samym papierem, bo jest on genialny. No dobra. Wracając już do autoportretu, to możecie zobaczyć, że zaczęłam malowanie akwarelami już po wstępnym wymazaniu szkicu, żeby on tak bardzo się nie rzucał w oczy. Na samym początku tak myślałam, że mogłabym spróbować tej techniki, którą pokazywałam Wam jakiś czas temu w filmie, gdzie oglądaliśmy filmy z TikToka i tam właśnie był rysunek, taki szkic zrobiony ołówkiem i na to namalowane akwarelami. Ale powiedziałam sobie, że chcę jednak się bardziej zrelaksować niż próbować czegoś innego, dlatego najpierw maluję akwarelami, a później będę jeszcze robić gdzieniegdzie line art. To zobaczycie już na sam koniec przy wykańczaniu tej ilustracji i myślę, że on jak najbardziej ją jeszcze dopracował. Wiem, że nie wszyscy lubią malować akwarelami, bo jest to technika dla cierpliwych, bo trzeba czekać pomiędzy warstwami, aż one wyschną, żeby nie zrobić sobie jakiegoś dziwnego, wiecie, takiej dziwnej plamy, że na przykład przejdzie nam, jak mogliście zobaczyć w moim przypadku z rękawa tego niebieskiego do twarzy po prawej stronie. Można oczywiście gorzej, ja tutaj w miarę to opanowałam, więc najlepiej jest robić najpierw jakąś warstwę gdzieś dalej, później przejść do innej, która się nie styka z nią, żeby w razie czego zapobiec, wiecie, przelewaniu się tego pigmentu na drugą stronę. No właśnie, ja w sumie też nie jestem aż tak bardzo cierpliwa. Zresztą możecie zauważyć, że ostatnio jakoś tak nie sięgam często po kredki przy rysowaniu jakimś realistycznym. Kiedyś o wiele częściej, teraz już nie wiem, nie mam chyba aż tyle czasu, nie mam tyle cierpliwości. No i właśnie z moim kręgosłupem siedzenie i rysowanie non-stop to troszkę katorga. Ale jeśli chodzi o akwarele i nakładanie ich na papier, to możemy nałożyć je w dosyć dużym obszarze bardzo szybko, więc po prostu zakolorujemy sobie na przykład twarz w kilka sekund. No oczywiście do tego dochodzi też czekanie na wyschnięcie, ale to już druga kwestia. Widzicie na ekranie, jak ja to robię, w jakiej kolejności. Najlepiej też na początek sobie zmoczyć taką kartkę. Ja zrobiłam to na twarzy, ale można też włożyć po prostu kartkę taką pojedynczą, że nie ze szkicownika, namoczyć ją, zostawić do wyschnięcia. Ona nam się tak ładnie, wiecie, przygotuje, naszykuje, no i będzie się super rozprowadzać pigment. Tylko w tym przypadku ważne jest, żeby sięgać po dobrej jakości papier, żeby nam się po prostu nie rozwalił podczas przygotowań.
Ja skoro mam szkicownik, to już nie namaczałam papieru, tylko po prostu robiłam to tak ręcznie. Kiedy zrobię już postać, to będę sięgać po różne kolory na tło, bo stwierdziłam, że będzie to na pewno kolorowa strona. No i też nie mam takiego koloru swetra, on był biało-czarny. Zresztą pokażę Wam to moje zdjęcie tutaj na ekranie, żebyście mogli zobaczyć. Pozmieniałam trochę kolorki, dodałam coś od siebie, chciałam, żeby ten portret był bardziej taki, że tak powiem, zimowy, dlatego dodałam ten niebieski kolor, dodam również trochę zielonego. Będzie to głównie się skupiało na niebieskim. I na koniec też dodam małe szczegóły, ale to zobaczycie później. Malowanie autoportretu jest to jakiegoś rodzaju wyzwanie, mimo tego, że mówiłam Wam na początku, że dzisiaj wyzwań nie będzie, to no ciężko jest dla mnie stworzyć autoportret bardzo podobny, mimo tego, że widzę się codziennie w lustrze, to wiem, jakie tam mam cechy na twarzy, jak to wszystko zrobić, ale nie do końca zawsze wychodzi tak, jakbym tego chciała. W tym przypadku w trakcie, no nie jestem jakoś do siebie za bardzo podobna, ale później, kiedy dodam line art, wydaje mi się, że jakieś tam szczegóły wydobyłam i jest, znaczy w sumie będzie zdecydowanie lepiej. No i właśnie przechodzę do tła i wzięłam taki płaski pędzel, bo bardzo podoba mi się efekt nakładania farby właśnie takim kształtem, pociągnięciem, że są takie prostokąty, takie no niekoniecznie wpisujące się w to, jak malowałam przód, żeby jakoś się to odznaczało. I tutaj nakładam ten niebieski, zielony, taki jasny niebiesko-turkusowy, coś w tym stylu. No i zamalowuję to dookoła. I za chwilę sięgnę po cienkopis. Tutaj jeszcze dokładam jakieś tam szczegóły na twarz, no bo wiecie, zawsze można jeszcze dołożyć kolejne warstwy i kolejne, jak coś nie pasuje. No i zaznaczam wszystko, co no po prostu potrzebuje tego zaznaczenia. Gdzieniegdzie znajdują się takie krawędzie, które nie są dobrze widoczne, one się wzlewają albo są nierówne. Wtedy takim cienkopisem fajnie jest sobie wyrównać tę krawędź, staje się ona bardziej wyrazista. Zresztą możecie zobaczyć teraz, jak robię ten sweter. Zdecydowanie lepiej wygląda, kiedy nałożyłam na niego line art. Można również wykorzystać kredkę. Kredka fajnie wygląda z akwarelami i to już nieraz robiłam. Szczególnie kiedy sięgamy po kredkę w kolorze ciemniejszym niż to, co obrysowujemy. Na przykład kiedy mamy włosy, to wtedy możemy sięgnąć po taką mocno ciemną brązową kredkę albo i nawet czarną. Kiedy obrysowujemy tutaj w moim przypadku sweter, to możemy skorzystać z jakiejś takiej jasno-niebieskiej, ciemno-niebieskiej. Wtedy charakter naszej ilustracji jest zdecydowanie łagodniejszy. Ja postawiłam na taki bardziej z pazurem. No i tutaj, kiedy już jestem na etapie rysowania na twarzy, to zdecydowanie lepiej to wygląda. Zaznaczyłam te oczy, trochę je poprawiłam, no bo nakładając w środku na źrenicę ten kolor, znaczy na źrenicę, na tęczówki, ten kolor brązowy, troszkę mi się rozjechało, a kiedy już tam nałożyłam takim cieniutkim cienkopisem, to zdecydowanie to spojrzenie mi się poprawiło. No i wiecie, czego nie mogłoby zabraknąć też w mojej ilustracji? Białego żelopisu. I za chwilę również po niego sięgnę, żeby dodać dużo białego spadającego śniegu oraz odbłysków, kiedy już stwierdzę, że line art mam gotowy. U mnie po prostu nie może tego zabraknąć, bo kiedy nakładamy ten jaśniejszy kolor, wszystko jakoś tak, wiecie, wychodzi do przodu, jest fajniejsze, coś tam się dzieje zawsze na ilustracji. I jeszcze pomyślałam, że dołożę złotej poski, czyli markera. Tutaj dookoła również jakieś takie geometryczne kształty albo różne plamy. No w sumie robię takie dosyć abstrakcyjne tło, troszkę takie rozmyte. I oczywiście dokładam ten biały żelopis na twarz, żeby zrobić więcej rozbłysków, aby ta twarz była bardziej 3D. Do tego moje ilustracje nie mogą nie mieć gwiazdek, szczególnie kiedy ilustracja jest zimowa, także te gwiazdki również dołożyłam. No i w sumie wykańczam go. Jest to niby mój pierwszy rysunek w 2024, ale możecie zobaczyć, że rysowałam go jeszcze w 2023. W tym
odcinku to już wszystko. Dajcie mi znać, czy podoba Wam się moja ilustracja i czy wyszłam podobna. Ja Wam powiem, że naprawdę jestem zadowolona z tego, co dzisiaj namalowałam, bo przy okazji się zrelaksowałam, fajnie mi się malowało, no i kolorki również mi przypadły do gustu. Zapraszam Was też na mojego Instagrama i TikToka, gdzie dodaję różne zdjęcia, rysunki i relacje na bieżąco, a my widzimy się już w kolejnych filmach w środę o 15 i soboty o 9, także do zobaczenia i pa! Thank you.